Witam w podcaście Mindtree. Nazywam się Kamila Kamińska i podpowiem Wam, jak żyć w zgodzie ze sobą i nie zwariować. Bardzo się cieszę, że Cię widzę. Ja też się cieszę. Dzięki za zaproszenie. Dzień dobry. Przede mną siedzi wspaniała gościni. Jest to piękna kobieta. Długie, kręcone włosy. Uśmiecha się szeroko od ucha do ucha. Ma na imię Martyna, na nazwisko Maj. To była moja nieśmiała, krótka próbka ASMR. Dziękuję. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Martyną o ASMR. Mhm. Powiedz, czym jest? Co to takiego? No cóż, tak generalnie rzecz biorąc, chyba najprościej można to określić jako taki stan relaksu, głębokiego odprężenia, przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, karku, nawet wzdłuż kręgosłupa. No myślę, że to można w ten sposób tak to określić. Mhm. I co sprawiło, że tym się zajęłaś? Co sprawiło? Generalnie bardzo lubiłam od dziecka pracę z mikrofonem. Mhm. I odkąd pamiętam, gdzieś ten mikrofon mi towarzyszył. Kiedyś bardzo chciałam pracować w radiu. Mhm. Ale na samo ASMR wpadłam zupełnie przypadkiem. Mhm. To był jakiś taki dosyć nerwowy, napięty okres w moim życiu. I taki też związany z bezsennością. Miałam problemy z zasypianiem i bardzo mocno się stresowałam. Mhm. I któregoś wieczoru, po prostu bardzo późno, przeglądałam jakieś strony internetowe, natrafiłam na taki artykuł właśnie o ASMR. W ogóle nic mi to nie mówiło, ale ponieważ były tam dołączone filmy, które koniecznie trzeba było przesłuchać na słuchawkach, no to postanowiłam spróbować. I powiem ci, że przepadłam. Jakoś tak od pierwszych nut, od pierwszych dźwięków stwierdziłam, że to jest coś naprawdę niesamowicie odprężającego. Coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Mhm. I zaczarowałaś się i jak to się stało, że postanowiłaś sama też nagrywać i filmy, i te dźwięki wyszukujesz, no niesamowite tam tworzysz filmy, bardzo ich dużo, znaczy widziałam, nie wszystkie oczywiście, bo to nie sposób. Tak, już się ich trochę nazbierało. I widzę, że też robisz roleplay, że grasz postaci przeróżne. Tak, to prawda. Przeróżne, co zabiera cię w różne przestrzenie dźwiękowe. Zgadza się. Wszystko po to, żeby jak najbardziej urozmaicić widzom te doznania dźwiękowe i wyzwolić w nich ciarki. Mhm. I właśnie dlaczego pomyślałaś, dobra, to teraz ja chcę zacząć, bo sprawia mi przyjemność słuchanie, a dlaczego ja chcę nagrywać? Z jednej strony na pewno miało to związek właśnie z tą pracą głosem. Mhm. To na pewno myślę o tym. Z drugiej strony myślałam o tym, że czasami przy słuchaniu i przeglądaniu tych filmów miałam jakieś swoje pomysły i tak się zastanawiałam, kurczę, szkoda, że nie ma czegoś takiego na naszym polskim rodzimym YouTubie. I jest jakaś taka luka do zapełnienia. Mhm. I pomyślałam, że to mogłoby być takie fajne zajęcie, które by mnie również odstresowywało, bo sam proces tworzenia tego też działa na mnie tak dobroczynnie, można powiedzieć, i też mnie trochę wycisza. No i postanowiłam spróbować w którymś momencie. Jak się to sprawdzi, to w porządku, to będę kontynuować, a jak nie, no to po prostu sprzedam mikrofony i zajmę się czymś innym. No i tak chwyciło. Chwyciło. Możemy tutaj powiedzieć dla słuchaczy, że twój kanał na YouTubie nazywa się Szepcząca w sieci. Zgadza się, tak. Więc szepczesz przede wszystkim, ale też używasz różnych innych dźwięków. Tak.
To prawda. Widzowie, słuchacze mają przeróżne potrzeby, które staram się jakoś im jakoś tak. do nich trafić. Tak. I lubią naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, ale generalnie bardzo popularne jest na przykład ostukiwanie przedmiotów, czy tam właśnie ich eksplorowanie, ich faktur, ich kształtu, materiałów, opisywanie ich w najdrobniejszych szczegółach, to jakoś tak bardzo skupia widza i chyba sprawia, że przestaje myśleć o wszystkim innym, co go otacza i dzięki temu się po prostu relaksuje. Dźwięki przelewanej wody, dźwięki pisane na klawiaturze, dźwięki szczotkowanych włosów, dźwięki nożyczek. To jest tego całe mnóstwo. Tak naprawdę wyzwalaczy jest po prostu nieskończona ilość. I to jest niesamowite, bo te dźwięki nas otaczają na co dzień, ale jesteśmy tak przebodźcowani, że nie zwracamy na nich uwagi, na te dźwięki osobno. One są, zamieniają się w jedną taką masę. I właśnie tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, jak obserwuję dzieci, które są skupione na jednej czynności i na tym odkrywaniu, wiesz, dźwięku, że moja córcia drapie na przykład jakiś taki wiklinowy koszyczek i ona się śmieje sama z tego, że to wydaje taki dźwięk drapiący, tak. Czy nagle odkrywa czesanie włosów i sobie myślę, patrzę na nią i widzę ruch. Słyszę dźwięk też, ale obserwuję, jak ona czuje ten dźwięk też z tą świadomością, kiedy zaczęłam przyglądać się ASMR, to jakby zaczęłam też inaczej na to patrzeć, na to odkrywanie świata, na to, że możesz skupić się na danych czynnościach, na danych dźwiękach i w ten sposób zrelaksować, czyli gdzie my doszliśmy. Internet jest przepełniony jakąś taką krzykaczką czasami. I jak ja wchodzę na twój kanał, to mam tak, ojej, coś pozytywnego, coś takiego dobrego, że masz dużo pozytywnej energii, wiesz, uśmiechu w tym. Właśnie ten szept jest taki dający dobro. I to jest niesamowite. Jakie masz reakcje od subskrybentów? Jak ty to odbierasz? No właśnie, bardzo, bardzo pozytywne. I powiem szczerze, że jestem naprawdę bardzo zaskoczona tym faktem. Oczywiście na początku zdarzały się takie, no różne, tak, prawda? Szczególnie od kobiet, mam wrażenie. A od mężczyzn może innego rodzaju komentarze. Ale może też jeszcze o tym, do tego przejdziemy. W każdym razie większość jednak dziękuję za te filmy. Dziękuję za to, że jestem. Dziękuję za to, że mogą zasnąć, że mogą się odprężyć, że to jest właśnie coś pozytywnego, tak jak wspomniałaś, dla nich. Takie oderwanie się chwilowe, taki pewien rodzaj, nie wiem, medytacji może jakiejś takiej uważności przez chwilę. A wracając do historii na przykład, skąd się wzięło ASMR? Jak to się pojawiło w ogóle w świecie i u nas w Polsce? Podobno takim prekursorem ASMR, nie wiem, czy słyszałaś, takim panu, taka osobowość telewizyjna lat 90. Bob Ross. Zdaje się, że nawet na Netflixie w tej chwili zostały wznowione jego odcinki. Ten pan po prostu malował obrazy i komentował je, mówił, jakich używa technik i robił to takim spokojnym, głębokim głosem. Też panował taki półmrok w tym miejscu i myślę, że nawet widzowie, którzy wcale nie byli zainteresowani malarstwem, po prostu się przy nim relaksowali, oglądając go i słuchając. I to właśnie chyba zapoczątkowało ASMR. Natomiast później gdzieś tam w roku 2007, zdaje się, z tego co pamiętam, co czytałam, na jakimś forum pojawiły się pierwszy raz rozmowy na temat ASMR. W zasadzie to wtedy jeszcze nie było nazwane, natomiast widzowie czy tam
forumowicze, może tak forumowicze się dzielili takimi swoimi doświadczeniami, że chyba jestem dziwna, ale jak coś słyszę, albo jak ktoś mnie czesze, czy tam z dzieciństwa wspominali jakieś sytuacje, to jestem taki bardzo zrelaksowany i wręcz odpływam. Czy wy też tak macie? No i w 2010 roku pani Jennifer Allen, zdaje się, już tak konkretnie nazwała ten fenomen właśnie ASMR, czyli Autonomous Sensory Meridian Response. I to już jakby weszło do takiego potocznego języka. Ale ponieważ nazwa jest długa i dosyć skomplikowana, no to tak pod takim skrótowym ASMR, pod taką skrótową nazwą to teraz funkcjonuje i tak to jest rozpoznawane. Czyli mówiłaś o tych właśnie mrowieniach w okolicach tutaj klatki, głowy, kręgosłupa. Czy to jest też zbadane w jakiś sposób? Mówiłaś o meridianach. Czy właśnie te dźwięki pobudzają nasze meridiany i w jaki sposób? Nie wiem, czy do końca chodziło konkretnie o meridiany w przypadku tego terminu. Tutaj meridian bardziej się chyba odnosi do takiej przyjemności. Także można powiedzieć, że to jest taka ASMR, to jest taka nasza samoistna, taka niekontrolowana odpowiedź na pewne bodźce z zewnątrz. I taka przyjemna odpowiedź, tak? Czyli właśnie to jest to mrowienie, tak? Zazwyczaj właśnie gdzieś tam w okolicach głowy. I słysząc właśnie dźwięki tam na przykład pocierania jakiegoś materiału, czy tam właśnie czesanych włosów, bądź też są też bodźce wizualne. Któż z nas nie relaksował się przy tych filmach, kiedy się kroi jakiś piasek kinetyczny? Mnóstwo tego było. Także w internecie. Czy chodzi też czasami o kolory zmieniające się, czy nie wiem, nawet oglądając, ktoś układa jakieś bukiety kwiatów, czy rysuje, czy robi coś tak bardzo monotonnie, skrupulatnie, to też wtedy mam wrażenie, że się bardziej tak relaksujemy. Możemy wejść w tę czynność cali, że na tym się skupić. Zgadza się. I ponieważ skupiamy się tylko na jednej czynności, czy tam na jednej czynności, to wtedy nie myślimy o innych rzeczach i chyba przez to się uspokajamy. Takie mam wrażenie. No to jest niesamowite, bo jak usłyszałam o ASMR i zaczęłam szukać, czym ono jest i oglądać filmy, czy na Spotify'u, wiesz, jakieś nagrania, to moja pierwsza reakcja była dziwne. Wiesz, taki jakiś dyskomfort, czasami może trochę zrelaksowania w okolicach klatki piersiowej, ale raczej miałam tak, ale to jest dziwne. Czy są też takie skojarzenia seksualne, że na przykład są jakieś takie szeptanki, które się nazywają seks, coś tam, erotik? Zdecydowanie. ASMR ewoluował w tak wielu kierunkach, że ma też takie swoje odłamy związane z nieco większą intymnością, tak bym to nazwała. Natomiast docelowo ASMR nie powinien, znaczy może nie tyle, że nie powinien, ale nie to ma na celu, tak? Nie ma na celu pobudzenia, raczej uspokojenie się i raczej wyciszenie się, odprężenie. Ale wspomniałaś o tym, że to dziwne. No faktycznie ASMR oczywiście ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci, którzy na przykład zmagają się z mizofonią, czyli pewne dźwięki im przeszkadzają. Bardzo często, ponieważ twórcy mówią dosyć blisko mikrofonu, pojawiają się takie mlaski, tak? Mleszczenie, tak. Bądź też jakieś przełykanie śliny na przykład bardzo mocno słychać. Na niektórych to działa kojąco, a na niektórych próbujesz. A na niektórych wręcz tak odpychająco. ASMR też jest w pewnym sensie takim wchodzeniem w taką intymną relację, nieco intymną między twórcą a widzem, ale ma ona na celu raczej tworzenie takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby widz czuł się dobrze,
żeby mógł się właśnie zrelaksować. Mhm. Myślę, że ma też znaczenie poradnia. Mhm. Bo kiedy miałam te wrażenia takie dyskomfortu, to było to w środku dnia i nie za bardzo mogłam się na tym skupić. Zakładam słuchawki wieczorem, odpaliłam sobie szepczącą w sieci na zasypianie wczoraj i tak, o, naprawdę poczułam ulgę, przyjemność. I taka byłam ciekawa, co dalej będzie. Nie musi to być rozwojowa akcja dramatyczna, że tam się, wiesz, coś zadzieje szczególnego. Tak. I to chyba też relaksuje, że możesz się skupić na jakiejś czynności, która nie musi się rozwinąć, mhm. tylko na doświadczeniu jej w danym momencie. Zgadza się. I wydaje mi się, że twoja kreatywność też idzie w niesamowite strony. Tak jak patrzyłam na przykład na taki film... Stylistka modowa chyba. Mm-hmm. I no, tak, jest tylko trochę. Coś tam było. I jesteś jako pani doktor i tutaj spa i jakby skąd pomysły w ogóle na wchodzenie w tak różne role? Pomysłów mam zawsze bardzo dużo. Mm-hmm. Nie wiem, gdziekolwiek jestem, to te pomysły po prostu wchodzą mi do głowy i muszę szybko je wykorzystać, spisać i nie wiem, skąd one się biorą, no zewsząd. Mm-hmm. Po prostu. Wiem, co sprawia ludziom przyjemność, może tak. Mm-hmm. Wiem, czego widzowie oczekują i po prostu lubię im to dawać, żeby byli szczęśliwi, żeby było im dobrze. Mm-hmm. Ja przy okazji też w jakiś sposób tak się napełniam takim, no nie wiem, takim dobrym. Mm-hmm. Tak. A czy miałeś takie trudności jakby w trakcie tworzenia, że miałeś na przykład momenty zwątpienia albo nie wiedziałaś, jak coś zrobić? Wymyśliłam, fajnie, zaczęłam coś, ale no nie wiem, jak to ugryźć. Momenty zwątpienia pojawiają się bardzo często, ale mhm. wystarczy, że przewinę sobie opcję komentarzy i już mi to wszystko przechodzi. Chociaż przyznam, że za każdym razem, kiedy zaglądam do tych komentarzy, zanim zajrzę, mhm. to odczuwam pewien stres, bo nie wiem, jakoś tak jestem nastawiona, że chyba może spodziewam się jakiejś krytyki, mhm. co praktycznie nigdy nie nastąpiło, więc nie wiem skąd u mnie w głowie takie myśli, niemniej jednak się pojawiają. Raczej nie miałam z niczym trudności. Mhm. Robię wszystko sama. Sama wymyślam, sama kręcę, sama montuję, sama zajmuję się sprzętem, scenariuszem, wszystko robię sama. Co też jest fajne, bo nie muszę się z nikim jakby mhm. tam konsultować i mogę robić wszystko po swojemu. Autorski projekt. Zgadza się. Miałam pewne wątpliwości dotyczące jednego filmu. Mhm. Ja też właśnie już kiedyś o tym rozmawiałam z kimś. Był to film, w którym wcielałam się w rolę mamy. I zanim go wyemitowałam, to się zastanawiałam się, czy to się na pewno na polskim YouTubie przyjmie. Czy to nie jest już jakby zbyt daleko idąca taka próba stworzenia takiej relacji. Mhm. Ale powiem szczerze, że wyszło to bardzo dobrze, bo dostawałam bardzo dużo komentarzy od osób, które na przykład straciły tą bliską osobę albo nie dostały w dzieciństwie takich emocji czy uczuć i po prostu były bardzo wzruszone i bardzo mocno dziękowały za ten film. To tylko mnie utwierdziło w przekonaniu, że warto próbować eksperymentować mhm. z różnymi materiałami, pomysłami, że nie trzeba być takim... nie trzeba się szufladkować. Zresztą ja bardzo lubię eksplorować różne tereny, jeśli chodzi o filmy. I myślę, że wychodzi to tylko na dobre. Mhm. No tak, bo wtedy rozszerzasz się bardzo mhm. w swoich kompetencjach i jakby w tych środkach wyrazu. Wchodzisz na przykład, nie wiem, jesteś konduktorką w pociągu. Nie wiem, czy to już było, pewnie nie, ale nie wiem, dlaczego na to wpadłam, ale załóżmy, że wtedy eksplorujesz dźwięki z tej przestrzeni. Zgadza się. Mhm. Jak to niesamowicie otwiera głowę,
że tak. Wyczuwasz się, na przykład moglibyśmy teraz zrobić taki eksperyment, że idziemy na stację kolejową i słuchamy tylko dźwięków. Nie patrzymy na to, co się dzieje, chociaż, tak jak wspomniałaś, ten aspekt wizualny też jest ważny, ale skupić się tylko na tych dźwiękach, które tam są. Jakie to by było wrażenie? Nawet sama mam ochotę wyjść za chwilę gdzieś na spacer i się skupić na przykład tylko na dźwiękach danych, powyłapywać je, powyciągać z otoczenia. Dlaczego o tym mówię? Bo mam wrażenie, że słuchając ciebie, czy niektórych ASMR-ów, tak to można odmienić? Chyba tak. Uwrażliwiam się na dźwięki. Że to zaczęło być dla mnie bardziej zauważalne i z perspektywy nawet takiej twórczej jak aktorstwo, to też jest fajne, że ja mogę na to spojrzeć zupełnie z innej strony, na przykład poznania jakiejś postaci tylko od strony dźwiękowej. A gdybyś miała na przykład kogoś zachęcić do tworzenia takich nagrań, filmów, to co byś mogła podpowiedzieć? I czy to jest tak dostępne dla każdego? Czy jest jakaś zasada, powiedzmy, która warto, żeby była respektowana przy tworzeniu? Czy to jest właśnie raczej wolna kreatywność i to, co ci przyjdzie do głowy? Raczej wolna kreatywność, jak to nazwałaś. Myślę, że to po prostu trzeba chyba lubić. I fajnie rozwija naszą kreatywność. I ja pracowałam przez wiele lat, w sumie mogę powiedzieć, z młodzieżą. To były obozy aktorskie, ale też musicalowe. I pracowałyśmy metodą Stephena Booka improwizacji. I często właśnie w tych ćwiczeniach on podkreślał, że jak gadasz z improwizacji, pewien taki karabin wręcz słów i nie wiesz co dalej. I masz takie zawieszki. To ja zawsze, jest! Nareszcie przyszła ta chwila, kiedy nie wiem co powiedzieć. W środku ci to krzyczy, Boże, co teraz? I to jest ten moment, kiedy przekroczysz siebie. Pójdziesz dalej. Nawet w tym dźwięku, że wydasz z siebie cokolwiek. Jakiś dźwięk, który cię dalej poprowadzi, że jakby tu nie ma nic złego. Nie może się wydarzyć nic złego. Jesteś tylko na tak. I mam w ogóle wrażenie, że w twojej twórczości cały czas jesteś na tak. I ja jako widz, odbiorca, jestem na tak. Dlatego mam takie skojarzenie. Może z tą improwizacją. Powiem szczerze, że ja dosyć często improwizuję w swoich filmach. Oczywiście zdarza się, że mam swoje scenariusze, szczególnie kiedy się wcielam w jakieś role, tak jak rozmawiałyśmy o tym, odgrywanie ról jest bardzo popularne w ASMR i widzowie bardzo to lubią. To czasami do nich muszę się bardziej przygotować, jeśli na przykład zajmuję się tam jakimiś tematami, o których pojęcia zupełnie nie mam. A chciałabym pozostać wiarygodna i chciałabym być taka prawdziwa i żeby widz naprawdę uwierzył w to, że jestem tam na przykład stylistką, czy tam dekoratorką wnętrz, czy nawet lekarzem chociażby, też bardzo popularnym. I dzięki temu ten widz może się bardziej jakby w to wszystko zanurzyć, ale lubię też bardzo, i widzowie mam wrażenie też bardzo lubią właśnie takie filmy, kiedy po prostu jestem, mówię to, co mi przyjdzie do głowy. Często są to, najczęściej są to jakieś pozytywne, właśnie jakiś pozytywny przekaz. I takie najbardziej chwalą, powiem szczerze. Nie takie wystudiowane, tylko takie ta naturalność. Właśnie, takie prosto z serca. To, co mam teraz do powiedzenia, jest najbardziej okej. Tak, to jest super okej, bo to rezonuje. Wiesz, jeżeli mamy się wyluzować, to słuchamy osoby, która wprowadza nas w ten stan relaksacji i ona sama ze sobą. Jakbyś ty się dzieliła procesem, który sama przechodzisz. To prawda. Mało tego, jak zobaczyłam film z doktorem, bo to był pierwszy, jak jesteś panią doktor, który zobaczyłam i sobie pomyślałam, o kurczę, to jest doktor Martyna Majer. A to ja będę miała do czynienia z panią doktor. A ja potem, to jest tylko rola. Dałam się nabrać. No, to super. To właśnie oznacza, że dobrze wykonałam swoje zadanie. Chociaż widzowie
są w stanie podobno zasnąć w ciągu pierwszych 10 czy 15 minut mojego filmu i sobie ten film często rozkładają na kolejne seanse, kolejne wieczory. To też oczywiście dobrze świadczy o filmie, no bo ma on właśnie za zadanie uśpić, tak? Uspokoić, uśpić też widza. To jest... A masz jakieś plany? Jak dalej chcesz rozwijać? Czy po prostu na bieżąco przychodzą pomysły? Na bieżąco. Ostatnio usiadłam zupełnie spontanicznie i w ciągu, nie wiem, tam 5-6 minut przyszło mi do głowy pomysłów na ponad 60 scenariuszy, które sobie spisałam na kartce, po prostu wypadałem i z długopisu. Także nie, chyba nie myślę na ten temat. Powiem szczerze, że mam jakieś takie szczęście do takich właśnie różnych projektów, które jakby same spadają, gdzieś tam się pojawiają. Być może to jest kwestia, nie wiem, bycia otwartym na to, albo nie wiem, jakieś mocy przyciągania tego typu rzeczy, projektów. Myślę, że na pewno coś się fajnego wydarzy. Trzeba po prostu iść za tym i Ciekawa jestem, jakby było zaprosić do współpracy kogoś, z kim weszłabyś w rolę. I byście we dwójkę zrobili. Myślałam o tym już. Tak? I też miałam właśnie propozycję od twórców i sama jeszcze też jakby proponowałam niektórym osobom. Trzeba jakby tutaj już bardziej takiej logistycznej strony do tego. Jesteśmy w zupełnie różnych miejscach w Polsce, także trzeba by to było jakoś zgrać dobrze. Ale jesteś na to byłoby otwarte. Ciekawe. Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki miks byłby ciekawy. Różnych osobowości, różnych stylów nagrywania, mówienia. Mało tego, nawet może jakieś muzyki, bo widziałam, że niektórzy twórcy nagrywają tak, że to brzmi jak takie, jakby to była jakaś opowieść taka, wiesz, że tam się dzieje samym dźwiękiem, jest opowieść albo nawet jakaś muzyka taka. I tutaj coś się wydarzyło, nie wiem, przeszedł. Jak to połączyć, wiesz, i od razu też wyobraźnia pracuje, że jak można połączyć na przykład twórców ASMR, którzy wchodzą do słuchowisk muzycznych, albo nie tylko muzycznych. Mamy tekst gotowy, możemy z nim zrobić co chcemy. Nie musimy opowiadać tradycyjnie, tylko słowem. I tylko... Bardzo ciekawe to mogłoby być. Tak, że możesz też z tekstem nie tylko zrobić oprawę muzyczną wokół opowieści, czy bajki, czy czegoś, ale możesz na przykład sam tekst już zaczarować, czy szeptem, czy innym dźwiękiem, czy coś zamienić. No więc ciekawa jestem, wiesz, jakby to było połączyć w ten sposób siłę i zrobić taką opowieść. No tak rzucam. Bardzo ciekawy pomysł. Kto wie, ja jestem otwarta, jakby się pojawiły takie możliwości. Mogło to być bardzo ciekawe. A powiedz jeszcze, właśnie tak, jakie masz jeszcze formy oprócz roleplaying, o których mówiliśmy, że wcielasz się w rolę, szepczesz. Jakie są jeszcze rodzaje tego ASMR? Jakie dźwięki, jakie formy używasz? Generalnie rzecz biorąc, są albo właśnie wyzwalacze dźwiękowe, albo wizualne, albo połączenie tego, albo właśnie odgrywanie ról, albo jakieś autorskie miksy. Zobaczyłam niektóre komentarze u ciebie. Chciałam się podzielić, tylko na przykład do jednego filmu. Zaglądam na konta zagranicznych gigantów ASMR. I pomimo tej niewiarygodnej jakości wizualnej, widocznego profesjonalizmu, gdzieś moim zdaniem gubi się taki naturalny efekt ASMR. Ty jedna masz jakiś szczególny dar do kreowania postaci i narracji w tak naturalny sposób, jakby było to realistyczne nagranie, na przykład właśnie z gabinetu. Czapki z głów, a ciarki klasycznie, prawie od początku do końca. I w większości to są tego typu komentarze. Taka wdzięczność bije z tego, że zauważasz rzeczy, których
no jakby niektórzy mogą nie zobaczyć. Albo inne. W dobie atakujących nas z każdej strony powiadomień to jest najlepsze. Tak powinno wyglądać każde. Od razu banan na ustach od ucha do ucha, znacznie lepszy humor. Wspaniale widzieć Cię znowu na nowych materiałach, tęskniliśmy, a pozostałym życzę miłego oglądania i relaksu. I tak mogłabym tu dalej czytać, byśmy spędzili jakieś kilka dni, bo nawet nie godzin. Więc to jest takie krzepiące, że w dobie tak zwanego hejtu możemy poczuć właśnie coś pozytywnego. Jestem bardzo dumna ze swoich widzów i bardzo, bardzo gorąco ich pozdrawiam. Są niesamowicie przychylnie nastawieni i myślę, że naprawdę jestem dumna z tej naszej małej społeczności. Małej, nie małej? No nie wiem. Na pewno bardzo zachęcają, mobilizują mnie do tworzenia, bo widzę, że jest efekt, tak, który chciałam uzyskać. I cieszę się też bardzo, że udało mi się, mam takie wrażenie, bo też takie dostaję sygnały od swoich widzów w mailach chociażby, że udaje mi się stworzyć taką relację między nami. W takim sensie, że oni naprawdę wierzą, że jesteśmy blisko siebie i że buduje się gdzieś między nami taka dobra atmosfera. Tak jakbyś po prostu spotkała się ze swoją koleżanką, przyjaciółką, miło spędziła czas. Niektórzy zmagają się też z samotnością, nie potrafią stworzyć jakichś relacji w prawdziwym życiu. No i dla nich jest to w pewien sposób też, w pewnym sensie jakaś być może namiastka takiej dobrej relacji. A jak ty się z tym czujesz, kiedy właśnie powstają te, powiedzmy, relacje i dla kogoś stajesz się bliską osobą? Czy to jest dla ciebie czasami obciążające? Nie, myślę, że chyba nie odbieram tego w taki sposób. Nie skupiam się za bardzo na tym, nie rozmyślam nad tym. Myślę, że cieszę się, że i oni się cieszą, kiedy jakiś film wychodzi, super, kiedy mamy kontakt w komentarzach czy na jakichś innych mediach społecznościowych. I to jest fajne. Super. Także raczej takie pozytywne wyciągam z tego znaczenie. Ja myślę, że tutaj wszystko wskazuje na to, że odsyłamy do obejrzenia tych filmów i odsłuchania, bo wtedy będziecie wiedzieć, o czym mówimy i wyrobicie sobie własne zdanie, odczucia, jakieś wrażenia, więc też jesteśmy ciekawi, drodzy słuchacze, jakie będą wasze. I po prostu, cóż, to będzie najlepsze, co możemy zrobić, zakończyć naszą rozmowę i odpalić jakąś relaksację. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. I wzajemnie. Czuję się zrelaksowana już samą rozmową. O, świetnie. Ja również się zrelaksowałam. No to super.